Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram zatem dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Mariusz Błaszczak w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, zabieram dziś głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, partii, która 15 października zdobyła niemal 8 milionów głosów, partii, która wygrała wybory i wprowadziła do Sejmu największą liczbę posłów. Z tego miejsca zwracam się do koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Podziękujmy oklaskami naszym wyborcom. Dziękuję. Wysoka Izbo, jeśli Sejm wskaże Donalda Tuska jako kandydata na prezesa Rady Ministrów i jutro będziemy wysłuchiwać jego exposé, wszyscy na tej sali będziemy mieli wrażenie zbiorowego déjà vu. To wszystko już było. Donald Tusk stawał już na tej mównicy i opowiadał, że jako premier zadba o dobrobyt Polski. I jak to się skończyło? Wszyscy pamiętamy. Ucieczką do Brukseli po milionową pensję i wysoką emeryturę. Ale zanim uciekł, to dobrobyt polskich rodzin zadbał w ten sposób, że podwyższył wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, zlikwidował jednostki wojskowe i posterunki policji, a Polaków traktował jak tanią siłę roboczą pracującą na rzecz niemieckiej gospodarki. Czy mamy jakiekolwiek podstawy do tego, by sądzić, że tym razem będzie inaczej? Nie. Oczywiście, że nie. Donald Tusk to kuglarz emocji, aktor, który potrafi manipulować ludźmi. Wykorzystując kłamstwo, najprawdopodobniej wróci na fotel premiera. Wmówił ludziom, że w Polsce umiera demokracja, mimo że ubiega się o stanowisko premiera po demokratycznych wyborach. Straszył, że na ulicę zostanie wyprowadzone wojsko. Wykorzystywał ludzkie tragedie, tak jak tej biednej kobiety, którą PO posłużyła się do wyprowadzenia ludzi na ulicę, a potem nawet zapomnieliście, jak ma na imię. To są metody dochodzenia do władzy Donalda Tuska. Zero jakichkolwiek skrupułów, empatii i świadomości konsekwencji co do skutków takiego zachowania. Wysoki Sejmie, możemy być pewni, że większość z obietnic złożonych przez PO nie zostanie dotrzymana. Przytoczę kilka cytatów z poprzednich exposé Donalda Tuska. Naszą zdrową, prawdziwą obsesją będzie dbałość o rozwój naprawdę zrównoważony. Tak, pan naprawdę to powiedział, panie Tusk, w 2007 roku. Zrobiliście zupełnie odwrotnie. To wy doprowadziliście do podziału na Polskę A i Polskę B. To wy kompletnie zapomnieliście, że po wschodniej stronie Wisły też mieszkają Polacy. Zapomnieliście o nich zarówno w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym, jak i militarnym. Przypomnijcie sobie słowa waszego ministra skarbu, który teraz korzysta z programu z celi do Brukseli, co mówił na temat Polski Wschodniej. Ja nie będę tego cytował, bo są to słowa niecenzuralne. Kolejny pański cytat z exposé z 2011 roku. Dzisiaj przy europejskim stole, jak powiedział jakiś dowcipny polityk, przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań. Polska musi być i będzie przy stole. I dlatego polska armia, polskie wojsko i polska policja będą pod szczególną opieką, także finansową. Dziś te słowa brzmią jak mało śmieszny żart. Przez lata swoich rządów zniszczyliście Wojsko Polskie, likwidując jednostki, ograniczając liczbę żołnierzy i budżet na zbrojenia oraz zwijaliście policję, likwidując tak potrzebne małe posterunki. Panie Tusk, gdzie jest pana wiarygodność? Tym razem
będzie tak samo jak w latach 2007-2015. Nie zrealizujecie nic z zapowiadanych obietnic. Już teraz z ust podległych panu i uległych wobec pana polityków słychać tylko pochukiwania, obelgi i groźby w naszą stronę. Wasz jedyny program to igrzyska i żądza zemsty. Za to, że na 8 lat zostaliście pozbawieni władzy. My wprowadziliśmy program 800+. Wy zamiast tego proponujecie program Zemsta+. Trwa konkurs na to, kto będzie głośniej krzyczał i powie gorszą obelgę, ale paliwo do takich działań skończy się bardzo szybko. Polacy oczekują działania. Igrzyska obejrzą w Paryżu w przyszłym roku. Przy każdym ważniejszym głosowaniu będzie musiał pan, panie Tusk, powtarzać swoje słynne słowa wypowiedziane podczas nocnej zmiany 4 czerwca 1992 roku. Panowie, policzmy głos. Wysoki Sejmie, to nie przypadek, że ostatni sondaż zrobiony na zlecenie jednej z gazet, która zresztą popierała Platformę Obywatelską, wykazał, że większość Polaków ocenia, że Donald Tusk będzie złym albo fatalnym premierem. Ludzie się boją. Z jednej strony mamy bardzo trudną sytuację międzynarodową, bo za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a Putin chce odbudować imperium. Z drugiej strony rozpoczął się proces centralizacji Unii Europejskiej. Z inicjatywy Niemiec trwają próby przeforsowania zmian w traktatach unijnych, które pozbawią państwa członkowskie suwerenności w tak ważnych dziedzinach jak obronność, edukacja czy polityka migracyjna. Donald Tusk dał się poznać jako polityk całkowicie uległy Brukseli i Berlinowi. Taka koincydencja to wyrok na Polskę. Ze wschodu zagraża nam współczesny dyktator, który właśnie rozpoczął marsz na zachód Europy, a w Polsce do przejęcia władzy szykuje się polityk, który będzie marginalizował naszą pozycję międzynarodową, osłabiał bezpieczeństwo i spychał na peryferię Europy. Wysoki Sejmie, Donald Tusk napisał już scenariusz dla partii, które chcą wejść z nim w koalicję. Panie Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, będzie pełnił pan taką samą rolę, dokładnie taką samą rolę, jaką pełnił pan w poprzednich rządach. Wtedy Tusk schował się w cień i kazał być twarzą najbardziej szkodliwych reform, podwyższenia wieku emerytalnego i likwidacji OFE. Teraz liczy pan na to, że zbuduje swoją pozycję polityczną, rozwijając siły zbrojne. Niech pan nie ma złudzeń. Donald Tusk będzie panu obcinał budżet i kazał szukać oszczędności. Utopi pan. Pan, panie marszałku Hołownia, straci kontrolę nad swoją partią szybciej, niż się panu wydaje. Już afera wiatrakowa pokazała, jak Donald Tusk traktuje Polskę 2050. Podrzucili wam ustawę napisaną pod interes lobbystów, kazali ją firmować, wystawili na kompromitację, a na koniec Donald Tusk objawił się jako bohater, który ratuje sytuację. Panie marszałku rotacyjny, za maksymalnie 2 lata nie będzie pan już miał partii. Zostanie panu kanał na YouTubie i zdjęcie ze srebrnym przyciskiem. Lewica z kolei straci swoją tożsamość, bo Donald Tusk nie pozwoli wam przeprowadzić żadnej z istotnych dla was reform. Możliwe, że podkupi kilku z waszych posłów, wyrzuci z koalicji i za 4 lata znajdziecie się na politycznym marginesie. Tak Donald Tusk, eliminator przyjaciół, traktuje swoich partnerów. Czy pomyśleliście w ogóle o tym, jak bardzo oszukaliście swoich wyborców? Z sondażu przeprowadzonego przed wyborami wynika jasno, że prawie 60% wyborców Polski 2050 nie chciało, by Donald Tusk został premierem. Oszukaliście ludzi, którzy wam zaufali. Mówiliście tyle o alternatywie, o świeżości w polityce, o nowych twarzach. A co mamy? To samo, co w latach 2007-2015. Do rządu wejdą te same skompromitowane w nagranych rozmowach osoby, z tym samym premierem na czele. Miała być trzecia droga, a wyszła trzecia noga Donalda Tuska. Wysoki Sejmie, pamiętajmy też o ustaleniach Komisji do Spraw Badań Wpływów Rosyjskich.
Każdy poseł, który podniesie rękę za decyzją o wyborze Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów, nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie wiedział, w czyje ręce powierza bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Rządy Donalda Tuska nie przyniosły Polsce żadnych korzyści, tylko ją osłabiły. Zewnętrzna polityka resetu realizowana przez Donalda Tuska zbudowała siłę Putina. Donald Tusk nigdy nie przeprosił za reset z Rosją. To znaczy, że nie żałuje swoich błędnych i szkodliwych dla Polski decyzji. Jeśli Donald Tusk uzyska wotum zaufania, będziemy merytoryczną i pracowitą opozycją. Nie będziemy robić happeningów ani urządzać konkursów piosenki na sali plenarnej, tak jak to robili posłowie PO. My naszą misję i zadania, jakie otrzymaliśmy od wyborców, traktujemy poważnie. Nie pozwolimy na to, aby Polska znów była przez was rozkradana. Nie zgodzimy się, żeby w naszym kraju znów pojawiła się grupa uprzywilejowanych, którzy są wyjęci spod prawa. Będziemy z całą stanowczością sprzeciwiali się wszystkim waszym działaniom, które będą osłabiały bezpieczeństwo naszej ojczyzny i poczucie sprawiedliwości obywateli. Będziemy bronić mediów publicznych. Nie zgodzimy się także na łamanie zasad demokracji i praworządności, które już teraz zapowiada sprzyjający Donaldowi Tuskowi niemiecki publicysta z Berliner Zeitung. Będziemy pilnować Polski. Marszałek rotacyjny zwraca uwagę panu już nie ministrowi, że czas mija. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw wyborowi Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. A to, co usłyszeliśmy przed chwilą o tej kulturze, demokracji, jak do tego się ma hejt również wobec osób nieżyjących, jak do tego ma się 8 gwiazdek, jak do tego mają się na przykład rozpędzeni kupcy warszawscy przez prywatną firmę ochraniarską, jak do tego ma się zniszczenie w Ożarowie fabryki kabli i wiele, wiele innych spraw, za które odpowiedzialność ponosi rząd, poprzedni rząd Donalda Tuska. Dziękuję. Dziękuję. Pozwolę sobie zauważyć, panie pośle, że czasem lepiej jest dostać od wyborców przycisk srebrny niż przycisk czerwony. Głos zabierze teraz w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej pan poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Bardzo proszę, panie pośle.